Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałam z Wami przetestować catering dietetyczny. Power Meal w swojej ofercie ma kilka diet. Dietę testową, standardową, sokową, ketogeniczną, seared food, samuraja, paleo, office, wege, wege fish, bez laktozy oraz dietę bezglutenową. Ja wybrałam dietę testową. Dietę testową możemy sobie wybrać na 1, 2 lub 3 dni. Zestaw kosztuje nas 51 zł dziennie. Wybieramy miasto, do którego ma być dostarczona dieta. Ja wybrałam Trzebinie i tutaj mamy możliwość wyboru jednego z kilku zestawów. Ja wybieram zestaw standardowy. I do wyboru mamy kilka kaloryczności. 1000 kalorii, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 kalorii oraz 3000 kalorii. Ja zdecyduję się na kaloryczność 1200. Z tego względu, że dodatkowo lubię pić kawę, w której jest dosyć sporo mleka i biorę to też pod uwagę, żeby ta kaloryczność posiłków nie była zbyt wysoka. Wybieramy sobie również od kiedy do kiedy ta dieta ma być nam dostarczona. Ja wybrałam 4 i 5, także przez 2 dni będziemy sobie tą dietę testowali. I otrzymaliśmy tutaj 5 posiłków. Pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad, drugi obiad i podwieczorek. Zacznijmy od śniadania. Jest to wersja standard i na śniadanie mamy naleśnik z serkiem kakaowym i owocami, którego wartość kaloryczna wynosi 216 kalorii. Tłuszczu mamy 7,07 g, węglowodanów 24,31 g, natomiast białka 13,87 g. Całość prezentuje się właśnie tak. Po przełożeniu na talerz, całość prezentuje się właśnie tak. W serku czuć lekko kakao, a naleśniki mamy w zasadzie jakbym oceniła to danie? Myślę, że jakieś 3 na 5. Tak naprawdę nie powala, ale da się zjeść. Zbliża się godzina 12, więc pora na drugie śniadanie. Co nam tutaj proponuje Power Meal? Na drugie śniadanie mamy koktajl z imbiru, marchewki, jabłka, banana, którego wartość energetyczna to 99 kalorii. I w tym posiłku mamy 0,35 g tłuszczu, 22,73 g węglowodanów i 1,09 g białka. Przelejmy sobie to do szklaneczki. Wyraźnie wyczuwalna jest tutaj marchewka. Ogólnie podoba mi się ten posiłek. Lubię soki, ale nie wiem, czy bym się tym najadła. Na obiad dziś dostajemy kurczaka z makaronem. Prezentuje się on w ten oto sposób. Wartość energetyczna tego posiłku to 425 kalorii. Tłuszcz to aż 5,7 g, węglowodany 58,5 g oraz białko 34,68 g. Mamy tutaj całkiem sporo makaronu. Dwa pomidorki koktajlowe i troszeczkę rukoli oraz ser
chyba to jest ser. Potrawa jest niezbyt ostra. I chyba, jak do tej pory, jest to najlepsze danie z tych, które dotychczas sprawdzaliśmy. Skoro już jesteśmy po obiedzie, pora na podwieczorek. Co nam tutaj proponują? A mianowicie jest to Fit Monte. Wartość energetyczna tego posiłku to 230 kalorii. I zawiera on 17 g tłuszczu, 9,43 g węglowodanów oraz 9,53 białka, więc tego białka jest tutaj dosyć sporo. W jogurcie wyczuwalny jest smak czekolady i kakao. Jest on przyjemnie słodki. Jest bardzo fajną przekąską między posiłkami. Coś, co po prostu lubię. Na kolację proponują nam koftę wołową z pilawem z kaszy bulgur. Wartość energetyczna tego posiłku to 204 kcal. Potrawa ta zawiera aż 8 g tłuszczu, 9 g węglowodanów i aż 21 gram białka. Sprawdźmy więc, jak smakuje. Kasza nie należy do moich ulubionych potraw, więc ciężko mi jest tutaj oceniać. Ale wydaje się być w porządku. Mięsko dosyć mocno przyprawione. Przypomina mi taką potrawę jak krzema wołowa. Z pewnością jest tutaj dodana podobna przyprawa. I sos. A jest musztardowy. Wydaje mi się, że fajnie będzie się z tym komponował. Witam Was kolejnego dnia na testach cateringu dietetycznego Power Meal. Dzisiaj na śniadanie otrzymujemy owsiankę proteinową z bananem, truskawkami i orzechami. Wartość energetyczna tego posiłku 208 kalorii. I tutaj mamy 6 g tłuszczu, 27 g węglowodanów i 9 g białka. Sprawdźmy więc, jak smakuje. Owsiance dosyć mocno wyczuwalny jest smak banana. Jest ona dosyć słodka. Lubię słodkie śniadania, więc ten posiłek mi się pogoda. Pora na drugie śniadanie. Co nam tutaj proponują? Chłodnik litewski z jajkiem. Wartość energetyczna tego posiłku to jest 201 kalorii. Mamy tutaj 12 g tłuszczu, 7 g węglowodanów oraz 12 g białka. Osobiście nie jestem zachwycona takim pomysłem na drugie śniadanie, ponieważ zupy bardziej kojarzą mi się z obiadem, ale to jest kwestia gustu. Sprawdźmy więc, jak smakuje. Wyczuwalny jest tutaj intensywny smak buraka. Mamy połówkę jajka oraz buraki pokrojone w paski. Co o tym myślicie? Śniadanie nie zwaliło mnie z nóg, dlatego od razu sięgam po obiad. I tutaj mamy kurczaka w sosie z wędzonej papryki z ryżem i groszkiem.
Brzmi ciekawie. Wartość energetyczna tego posiłku to jest 420 kalorii. I mamy tutaj 6 gram tłuszczu, 55 gramów węglowodanów oraz 35 gram białka. Spróbujmy. Wygląda fajnie. Mięso smaczne, a wyczuwalny jest tutaj posmak papryki, która jest dodatkiem. Ryż jest al dente, więc również bardzo fajnie smakuje. Skoro obiad był taki dobry, mam nadzieję, że podobnie będzie z podwieczorkiem. Propozycja od Power Meal to mango sticky rice. Wartość energetyczna tego posiłku to 171 kalorii i zawiera on 3 gramy tłuszczu, 32 gramy węglowodanów oraz 2 gramy białka. Magicznie brzmiąca nazwa to tak naprawdę mousse mango z ryżem. Bardzo fajnie smakuje. Jest tutaj mocno wyczuwalny smak mango. Bardzo fajna rzecz. Ostatnim posiłkiem, który będziemy sprawdzali, są serwowane na kolację pulpeciki sycylijskie w sosie pomidorowym z kaparami podane z makaronem. Wartość energetyczna tego zestawu to jest 251 kalorii. Danie to zawiera aż 8 gram tłuszczu, 29 gram węglowodanów i 14 gram białka. Całość prezentuje się właśnie w taki sposób. Więc skosztujmy tej pyszności. Pulpeciki były pyszne i całość bardzo fajnie komponowała się z makaronem. Przejdźmy więc do podsumowania całości. W ciągu tych dwóch dni przetestowaliśmy aż 10 posiłków, 2 śniadania, 2 drugie śniadania, 2 obiady, 2 podwieczorki i 2 kolacje. Niewątpliwie plusem tego cateringu jest różnorodność posiłków, ponieważ w ciągu tych dwóch dni żaden posiłek nam się nie powtórzył, chociaż mieliśmy wczoraj na obiad makaron, no i dzisiaj na kolację również ten makaron się pojawił. Więc jeśli ktoś nie jest fanem makaronu, może mu się to nie spodobać. Każdy posiłek kosztował nas 10 zł i 20 groszy. O ile nie jest to dużo, jeśli chodzi o dania obiadowe, to już w przypadku takiej porcji soku czy jogurtu jest to cena dosyć wygórowana, ale musimy wziąć tutaj również pod uwagę dostawę. Niewątpliwym minusem cateringu Power Meal jest świeżość produktów i nie mam tutaj na myśli tego, że produkty są nieświeże, ale kurier przyjeżdża do nas dzień wcześniej przed południem, więc posiłki są przygotowywane albo dzień wcześniej rano, przed dniem, którego je spożywamy, albo jeszcze dzień wcześniej, albo tak naprawdę 2 dni wcześniej. Dajcie znać, który z tych posiłków podobał Wam się najbardziej. Czy korzystaliście lub czy też skorzystalibyście z cateringu dietetycznego? Jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. I widzimy się niebawem w następnym filmie. Cześć!